Największa od lat inwestycja drogowa w Jeleniej Górze kosztowała ponad 90 milionów złotych. Oddana została w terminie, mimo wielomiesięcznych sporów o to, kto zostanie zwycięzcą przetargu. Zaczyna się przy ulicy Konstytucji 3 Maja, przechodzi przez dwa mosty na ulicy Wincentego Pola i przecina niedostępny dotychczas poligon po jednostce wojskowej. Jeszcze przed oddaniem mieliśmy problem, bo jeszcze nie było oddane, a ludzie już jeździli. No to pokazuje, że to jest po prostu potrzebna droga. Nowa obwodnica wyprowadziła z centrum ciężarówki. No myślę, że dużo osób się kieruje na Karpacz, no w tamtą stronę, prawda, dużo osób jedzie. No myślę generalnie, że powinno mieć to naprawdę duży wpływ. Dla mieszkańców, ale po części dla turystów, bo na przykład do Szklarskiej jadą obwodnicą elegancko, a do Karpacza musieli jechać przez centrum, a teraz wszyscy do Szklarskiej, do Karpacza będą mieli w porządku przejazd. Odciąży to Jelenią Górę. Obwodnica kończy się na razie na ulicy Sudeckiej. Nie ułatwia więc komunikacji z centrum, ale to się zmieni. Pod warunkiem, że jeszcze będzie łącznik tam do ulicy Wesołej od Sudeckiej. No tak rozładuje trochę ten ruch na Karpacz, na pewno. Ten łącznik, jak zapewnia prezydent, powstanie w najbliższym czasie. No jedynie chyba ułatwi tym, co do Karpacza dojeżdżają tam na Karpacz. To tak, ale tutaj do miasta to raczej nie ma znaczenia, bo wszyscy i tak będą jechać tak, jak jeździli. A ci, co do Karpacza, to na pewno będą. Karpacz, Mysłokowice, tam te miejscowości, Kowary, to może być tak. Wąskim gardłem dla miasta Jeleniej Góry jest końcówka wjazd, czy początek miasta, wyjazd na Wrocław. Więc w moim przekonaniu to powinna być obejście Maciejowej. Na dodatek obejście Maciejowej, które będzie prowadzone na nasypie, będzie elementem zabezpieczenia przeciwpowodziowego Maciejowej na przyszłość. Plany obejścia Maciejowej mają już kilkadziesiąt lat. Być może ostatnia powódź znacząco przyspieszy budowę. Jelenia Góra, Marek Komorowski.